Nessie mówi, że lubi prezenty. Tak w dniu świętego Patryka. Szczęścia i błogosławieństwa przez serce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez serce Maryi. Maryi. I za jej przyczyną niech strumienie łaski, niech strumienie łaski do Ciebie popłyną. Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na Ciebie popłyną. Od serca dobrodoszli. Z całego serca Was witamy. Doszli ste na miejsce, gdzie bez ikakwej sumie niebo się otwiera. Przybyliście do miejsca, w którym bez wątpienia niebo się otwiera. Mieszkamy tu 26 lat. Nigdy nie widzieliśmy Matki Bożej. Nie mamy żadnych doświadczeń mistycznych. Mamy jakichś wyjątkowych darów. Problemy do tuda. Problemy? Ale nie ma sumie, że Matka Boża, bo to jest nadal, to Mother of God is here every day. Ale nie ma wątpliwości, że Matka Boża jest tu, jest każdego dnia. Patryk udzielał wywiadu i ten, któremu udzielał wywiadu, pytał go, jak możesz powiedzieć, że Matka Boża tu jest, jak jej nie widziałeś? A Patryk mówi, widziałem, co Matka Boża uczyniła. Przyjeżdżają tu dzieci, które nie umiały mówić, w ogóle nie mówiły, były głuche, były niemowami i wracały stąd już mówiąc. Widziałem niewidome osoby, które dostały, można powiedzieć, nowe oczy. Widziałem wyleczone osoby z raka. Lekarze wpisywali później, podczas badania. Rak zniknął. A największy dar, największy cud, można powiedzieć, to, że serca się zmieniają. I to jest największy dar w Medjugorju. Matka Boża zmiękcza nasze serca. Dlatego tu jesteśmy. Na pewno widzicie owoc waszych modlitw. Dlatego, że łaski nie można kupić. Ale jednak kosztuje. Wy oddajecie, poświęcacie się, aby oddać siebie za tych, którzy nie poznali miłości Bożej. My tacy jesteśmy. Jesteście tu, aby zobaczyć owoce naszej modlitwy. Jeszcze raz powtarzam, jesteśmy tu 26 lat. Nigdy nie widzieliśmy naszej Pani. Ale nie mam wątpliwości, że ona tu jest. Ta matka, która mówi, kocham was wszystkich. Kocham was takimi, jakimi jesteście. Proszę was, kochajcie każdego moją miłością. Drogie dzieci, jak wy się zmienicie, świat się zmieni. Wy bądźcie piękne, bądźcie radością, bądźcie miłością, bądźcie nadzieją, bądźcie pokojem. A w szczególny sposób bądźcie modlitwą za tych, którzy nie poznali mojej miłości ani miłości mojego Syna. I wiemy, że dla nas samych to jest niemożliwe.
Dlatego ważne, że jesteście tu, przeszliście różnego rodzaju testy, przejechaliście przez granice, aby otrzymać, czyli dostać nowe serce. Bo Matka obiecała, jeżeli dacie mi wasze serce, ja go przemienię i uczynię według mojego. Jesteśmy w czasie postu. W tym czasie postu przygotowujemy nasze serca. Stoimy z Matką przy krzyżu. Nie, że nie mamy nadziei, lecz oczekujemy chwały nadziei. I pamiętamy, że ona kochała tych, którzy ukrzyżowali jej syna. Kochała ich z taką samą miłością, z jaką kochała swojego syna. To serce możemy mieć. Na to serce czekają wszyscy, gdy wrócimy do domu. To serce potrzebuje Polska i świat. Jesteśmy tu, aby zdobyć jej serce. Bo ona mówi, nie bójcie się. Nigdy was nie opuszczę. Moi jesteście. Drogie dzieci, wasze życie na ziemi to mrugnięcie oka wobec wieczności. Czekam na wszystkie moje dzieci w bramach niebios, aby ich przywitać, przytulić. I nie boimy się. Dlatego jesteśmy tu, aby powiedzieć, Matko, niech staną się moje modlitwy, zostaną wysłuchane. Dziękuję Tobie za wszystko to, co było w moim życiu, takim, jakim było. Dziękuję, Ojcze, Tobie za to, co teraz jest w moim życiu, takim, jakim jest. I dziękuję Tobie i mówię tak za to wszystko, co będzie w moim życiu takim, jakim będzie. Ojcze, przybyłeś na świętą ziemię polską, rozmawiałeś ze świętą Faustyną i uczyłeś ją, jak należy się modlić. Matka Boża pragnie, abym żył tą modlitwą. Jezu, ufam Tobie! Jezu, ufam Tobie! Jezu, ufam Tobie! If that's the prayer, that's life. To jest modlitwa, to jest życie. That's Medjugorje. Tym jest Medjugorje. That's the mystery of joy. To jest tajemnica radości. I remember in one of the parts of the diary, Faustina said, even if you kill me, I trust in your love. W jednym fragmencie dzienniczka jest napisane, święta Faustyna powiedziała, nawet jeżeli mnie zabijesz, to ja Tobie ufam. And that's where we are. I tacy jesteśmy, bez lęku. I ten mężczyzna tutaj, który dziś obchodzi swoje imieniny, to jest najwspanialszy mężczyzna na całym świecie. Zawsze mówię prawdę, i to wielką prawdę. On jest moim darem, a ja jestem jego krzyżem. Ale bez krzyża nie wejdziecie do nieba. I mówię, Patryku, bądź odważny, dźwigaj swój krzyż.
przed jeszcze świadectwem, chciałabym Was poprosić o taką wyjątkową modlitwę. Wiecie, że przez świętego Patryka Bóg nawracał, czy nawrócił w Irlandię. W Irlandii dziś mijają 3 miesiące, od kiedy nie mają pozwolenia na odprawianie mszy świętej. Nie będą mieli mszy świętej w Wielkanoc. To ten kraj, kraj można powiedzieć przeniknięty misją, sercem, cierpi, dlatego że nie ma Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Także dziś w dniu świętego Patryka pamiętajcie o naszych bratach, siostrach w Irlandii, aby znów przybył do nich Jezus w Eucharystii. Matka Boża obiecała, modlitwa i post powstrzymuje wojny i zmienia świat. Chociaż dziś jest święto, ale my pościmy, bo jest środa, dzień postu. Także chciałabym Was poprosić, abyście rzeczywiście dzisiaj modlili się w tej intencji, aby Eucharystia poprzez ręce kapłana wróciła z powrotem do Jerozolimy. Moja kobieta, mówi Patryk. Nancy, wołam, twój krzyż. Nancy jest Chorwatką. Jestem z Kanady. Poznałem Nancy w Kanadzie. Ale moja historia zaczęła się dużo wcześniej, przed Nancy. Starałem się chodzić do szkoły katolickiej. Katastrofa. Potrzebujecie pieniędzy. Szkoła katolicka powiedziała: jeżeli nie zapłacisz, to nie masz nic do roboty w szkole. Więc rzuciłem szkołę. Po prostu rzuciłem szkołę. 12 lat. Miałem pracę, byłem w samochody. Byłem super osobą myjącą samochody. Wypłaty otrzymywałam każdego dnia. Kupiłem swój pierwszy samochód, jak miałem 16 lat. Za $200. Moje pieniądze. Mój samochód za $200. I sprawiłem, że ten samochód wyglądał jak nowy. Gdy skończyłem z tym autem, wyglądał jak nowisieńki samochód. Tak, Ela, ja mam zdjęcie tego samochodu. Ford 31 rocznik. I dałem napis na sprzedaż. Drogą przechodził gościu. Hej, chłopcze, ile chcesz za swój samochód? Chcę $1000. Tysiąc. Powiedział: dam tobie 800. Powiedziałem: sprzedane. Potrzebowałam 1 minuty, aby nauczyć się, jak należy sprzedawać samochody. Spodobał mi się ten biznes. Kupienie auta za $200. Sprawienie, że wygląda jak nowy. Sprzedaż za 800. I kupowałem następne. I kolejne. I to robiłem przez całe moje życie. Nigdy nie skończyłem szkoły średniej, nie było na studiach. Ale w tym czasie, gdy miałem prawie 40 lat, posiadałem przedstawicielstwo dla BMW, Hondy, Toyoty, Nissana, Mazdy, Chryslera i Fiata. Fiat katastrofa, mówił Patryk.
Miałem 28 sprzedawców. 7 firm, 7 salonów. Byłem właścicielem BMW i Hondy. I gdy był dobry dzień, tak jak dziś, sprzedawaliśmy 50 samochodów w ciągu jednego dnia. I powiedziałem swoim chłopakom, chodźcie, idziemy do baru, sprzedaliśmy 50 samochodów w ciągu jednego dnia. Wziąłem moich 28 szalonych mężczyzn do baru. Działo się to wielokrotnie w soboty w nocy. I wiecie, ile mnie to kosztowało? 2 rozwody. 2. Ślub, cudzołóstwo, rozwód, ślub, cudzołóstwo, rozwód. Jestem katolikiem. Nie interesował mnie Bóg, małżeństwo, ani sakrament. Pieniądz to moje życie. Mam 4 dzieci. Moje dzieci wróciły do domu ze szkoły. Tato, zobacz. Jestem ochrzczony w szkole. Ochrzcił mnie pastor. Tato, zobacz. Jestem Anglikaninem. A powinieneś być katolikiem. Tato, ty nigdy nie zabrałeś mnie do kościoła. Nigdy nie zabrałeś. Sam się ochrzciłem. Gdy mój najstarszy syn pytał mnie o Boga, tatusiu, jakie to są te Boże rzeczy? Czekajcie, mam tu jakieś. Zaraz. To są te Boże rzeczy. Kto nie widzi, pokazuje banknot 20-dolarowy. Zapytajcie moje dzieci, to prawda. Tatusiu, ty powiedziałeś, że to jest Bóg. Oni mówią prawdę, nie kłamią. W moim życiu Bóg nie istniał. A gdy poznałem Nancy, poznałem anioła. Nancy jest blondynką, niebieskie oczy, prawniczką. Młodszy o 20 lat. Doskonale. Już po 2 miesiącach razem zamieszkaliśmy. Bez Boga, bez modlitwy, bez kościoła, bez ślubu. Nic. I żyliśmy tak przez 6 lat. Do tego czasu, gdy Nancy powiedziała: mieszkamy razem już 6 lat, powinniśmy wziąć ślub. Super pomysł. Fantastyczny pomysł. Chodź. Jutro weźmiemy ślub. I uczyniliśmy, następnego dnia wzięliśmy ślub. Helikopterze. Miałem na sobie biały garnitur. Wyglądałem jak James Bond. Ślub zawarty w helikopterze. I dostaliśmy dokument. W helikopterze zawarty ślub cywilny. Akt małżeństwa. Więc i ten dokument mówi, że jesteśmy małżeństwem. Nie modliliśmy się, nic. I poszliśmy do domu. Wróciłem do pracy. 2 dni później wracam do domu, Nancy i płaczę. Skąd te łzy? Dlaczego? Nie czuję się jak mężatka. Jak to nie czujesz się jak mężatka? Czy ty wiesz, że ten helikopter kosztował? Nie interesuje mnie ten twój helikopter. Musimy wziąć ślub w kościele. Nancy, 2 razy się rozwiodłem. Jak ja mogę wziąć ślub w kościele? Nancy powiedziała, idę zobaczyć się z biskupem. Powiedziałem, powodzenia. Pojechała do biskupa w Vancouver i zapytała biskupa, czy wiesz coś o tym mężczyźnie Patryku? Gdy miał 20 lat, raz wziął ślub w kościele. Biskup powiedział tak. Wiem wszystko o tym mężczyźnie. Wziął dokument ze swego biurka. Powiedział Nancy. Mam stwierdzenie nieważności pierwszego małżeństwa Patryka. Nancy, pracowałem nad tym przez 15 lat z byłą żoną Patryka. I to jest prawdziwe stwierdzenie nieważności. Nawet nie wiedziałem, że w moim przypadku to istnieje. I Nancy, tu jest drugi dokument. Drugie małżeństwo Patryka
nigdy nie było ważne, dlatego że zostało zawarte poza Kościołem. Więc biskup dał nam zezwolenie, że możemy wziąć ślub w Kościele. I byłem tak bardzo wściekły. Właśnie wydałem wszystkie pieniądze na ten helikopter. Nancy, idź i znajdź kościół. Następnego dnia wróciła Nancy. Znalazłam parafię, w której weźmiemy ślub. Ale jestem podekscytowany. Pod jakim wezwaniem jest ten kościół? Niepokalanego Serca Maryi. Chorwacki Franciszkański Kościół. I Nancy powiedziała mi, że muszę iść zobaczyć się z kapłanem. To był najbardziej zabawny dzień w moim życiu. Poszedłem na spotkanie z kapłanem. Witaj, ojcze. Jestem Patryk. Nic. Żadnego uśmiechu, żadnego uścisku ręki. Pierwsze słowa, które kapłan skierował do mnie. Dlaczego chcesz wziąć ślub w kościele? Spójrz na swoją dokumentację. Nigdy nie ochrzciłeś swoich dzieci. Już 2 razy się rozwiodłeś. Wziąłeś ślub z Nancy w helikopterze. Dlaczego chcesz wziąć ślub w kościele? Dlaczego? Powiedziałem dlatego, bo Nancy płakała. To nie był mój pomysł. To był pomysł Nancy. I on eksplodował. Powiedział, udzielę wam ślubu w kościele, dlatego że macie zezwolenie od biskupa i macie to stwierdzenie nieważności. I później kapłan zwrócił się do Nancy i kapłan powiedział, Nancy, czynisz największy błąd w swoim życiu. Nancy, to jest najgorszy przypadek, jaki kiedykolwiek widziałem. Nancy, on nigdy się nie zmieni. Nancy, nie czyń tego. To mówił ksiądz, który miał nam udzielić ślubu. Wszyscy mówili nie. Z wyjątkiem Nancy. Ona powiedziała tak. Więc kapłan powiedział. Jeżeli chcesz wziąć ślub w kościele, musisz złożyć obietnicę. Przysięgi. Jestem sprzedawcą samochodu. Mogę tobie wszystko obiecać. W tym czasie, gdy kupujesz samochód. Jestem zawodową osobą dającą obietnicę. I wzięliśmy ślub w kościele. Legalnie wzięliśmy ślub w kościele katolickim. I teraz dostaliśmy nowy dokument. Teraz mam 2. Ten z helikoptera, ten z kościoła. 2 razy wziąłem ślub z Nancy. I w ciągu 1 tygodnia złamałem wszystkie obietnice. Ani jednej nie dotrzymałem. O, wziąłem ślub w kościele dlatego, bo Nancy płakała. Nic mną nie ruszyło. Nie dotykajcie mojego biznesu. I tak żyłem. Bez Boga, bez modlitwy, bez kościoła. Nie ochrzciłem swoje dzieci. Do tego czasu, gdy brat Nancy przysłał taką książeczkę. Zapytałem, co to jest. Nancy powiedziała, to są orędzia z miejsca, które nazywa się Medjugorje, gdzie pewne dzieci powiedziały, że widzą Matkę Bożą. Powiedziałem, tak, tak, na pewno, wszyscy widzą Matkę Bożą. Nie, nigdy nie słyszałam o Medjugorju, nigdy nie słyszałam o orędziach. To jest twoje, Nancy. I myślałam, że nigdy więcej tego nie zobaczę. Nie, Nancy wzięła tą książeczkę, wróciła z powrotem do moich rąk. Chcecie usłyszeć miłe, uprzejme słowa Nancy? Nancy powiedziała, weź to mój mężu poganinie. Ty to wyrzuć. Niech to będzie na twoim sumieniu. Moim sumieniu? A co z twoim sumieniem? Poganie, niech to będzie na twoim sumieniu. Dobrze, daj mi tą książeczkę. Nancy, dla ciebie przeczytam jedno orędzie i później to wyrzucę. Więc otworzyłem książeczkę.
szukałem najkrótszego orędzia, jakie mogłem znaleźć. Najmniejsze orędzie w książeczce. Orędzie mówiło: wzywam cię do nawrócenia po raz ostatni. Po raz ostatni. Nancy, dlaczego nie powiedziałaś mi o tych orędziach? Dlaczego nie powiedziałaś mi, że są prawdziwe? Nancy, to jest prawdziwe. Te słowa, po raz ostatni. Gdzie przeczytałem to orędzie, w kościele na pewno nie byłem z 30 lat. Bez Boga, bez modlitwy, nie ochrzciłem swoich dzieci. Przez całe życie żyłem w grzechu śmiertelnym. Po raz ostatni. To jest poważne. I nie wiedziałem, gdzie mam pójść. Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie, tak jak wy. Nauczyliśmy się wiele na temat orędzi. I dowiedziałem się, że Matka Boża powiedziała, aby czynić 5 rzeczy. Ja nie czyniłem ani jednej z tych 5. Matka Boża mówi: odmawiajcie mój różaniec wspólnie razem, codziennie. Obiecuję wam cuda w waszych rodzinach. Moja rodzina to katastrofa. Całkowita katastrofa. Moje dzieci nigdy nie były w kościele, nie modliły się. Możecie sobie wyobrazić, jak żyliśmy? Byliśmy całkowitą katastrofą. Ale Matka Boża powiedziała: to uczyni cuda w waszych rodzinach. Chodź, zacznijmy. Dziś. Potrzebujemy cudu. Jak to działa? Nigdy wcześniej w swoim życiu nie modliłem się na różańcu, ale zaczęliśmy. Drugie orędzie, idź na mszę świętą. Chodź, Nancy, idziemy na mszę. Niedzielę. Nancy była pewna, że coś jest nie w porządku z moją głową. Coś jest nie w porządku z moim mężem. On chce odmawiać różaniec, chce chodzić na mszę świętą. Nie, ja po prostu uwierzyłem w orędzie. Uwierzyłem w to, co jest w książeczce. Nic innego nie wierzyłem. Uwierzyłem w te orędzia z Medjugorja. Matka Boża mówi dalej: post w środę i w piątek. Fantastycznie. Dlaczego mam pościć? Co to jest w ogóle post? Matka Boża mówi: możesz powstrzymać wojnę. Zatrzymać wojnę. Nancy, wojnę zatrzymujemy przez post. Możemy ją zatrzymać w naszym domu. Chodź, zacznijmy pościć. Dla nas to było czymś niemożliwym. Orędzia dotknęły mnie, nie Nancy. Orędzia mnie dotknęły. I Matka Boża mówi: czytajcie coś z Biblii. Super pomysł. Nancy, idź i kupuj Biblię. Nancy wróciła do domu z 10-kilogramową Biblią. Teraz mamy największą Biblię w Medjugorju. I myślałam, że wszystko robię wspaniale. Do tego momentu, gdy doszedłem do ostatniego orędzia. Matka Boża mówi tej mojej książeczce w Kanacie: nie możesz rozpocząć nawrócenia bez spowiedzi. Muszę iść do spowiedzi. Ilu dziś mamy tu kapłanów razem z nami? Zapraszamy was tu, jakby mogli. Dlatego, że to jest najważniejsze orędzie z Medjugorja. Matka Boża mówi: nie możesz rozpocząć nawrócenia bez spowiedzi. Więc muszę iść do spowiedzi. Poszedłem do spowiedzi. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. To kapłan mnie pytał: kiedy była twoja ostatnia spowiedź?
powiedziałem, że w ostatnim stuleciu. Skąd ja mam to wiedzieć? I wszystko złożyłem na kapłanie, wszystko. Całe życie w grzechu śmiertelnym złożyłem na kapłanie. Śluby, cudzołóstwa, rozwody, zdrady, to, że nie ochrzciłem swoich dzieci, dawałam dzieciom pieniądze i mówiłem, że to Bóg. Moje dzieci same się ochrzciły Anglikani. Ślub w helikopterze i bez przerwy mówiłem grzechy śmiertelne. Tak robił ksiądz podczas spowiedzi. I bez przerwy mówiłem. I w końcu już nie mogłem przypomnieć sobie żadnych grzechów. Wiecie, co kapłan zrobił? Kapłan powiedział podczas spowiedzi: ja odpuszczam tobie grzechy. Twoje grzechy są ci odpuszczone. Pocałowałem go podczas spowiedzi. Płakałem podczas spowiedzi. Jakie jest miłosierdzie Boże. I moc niebios w rękach kapłana. Płakałem. Płakałem podczas tej spowiedzi. Kapłan odsunął ode mnie całe życie w grzechu śmiertelnym. I tak spowiedź zmieniła moje życie. Nigdy, ale to nigdy nie zobaczycie większego cudu od kapłana. Kapłan jest najwspanialszym darem, który dziś chodzi po ziemi. Dlatego, że tylko kapłan może powiedzieć: twoje grzechy są ci odpuszczone. Ludzie mówią: a no mogę się wyspowiadać, przecież sam mogę porozmawiać z Bogiem. Nie. Miłosierdzie Boże wychodzi z rąk kapłanów, dlatego ich mamy. Bez spowiedzi nie macie szansy. Największy dar stoi tu teraz przed wami. Spowiedź zmieniła moje życie. Dziękujemy wam, że jesteście kapłanami. Dziękujemy, że jesteście cudem Bożym. Wszystko się zmieniło. Dziś moje dzieci, ten mój młodszy ochrzcił się sam, Anglikanin, dziś jest nauczycielem w szkole katolickiej. Zapytałem, co się z tobą stało? Teraz pracuję jako nauczyciel w średniej szkole świętego Jana Bosko. Co się z tobą stało? Jak udało ci się zostać nauczycielem w szkole katolickiej? I syn powiedział mi: tato, gdy zobaczyłem ciebie z różańcem w ręku, tato, gdy zobaczyłem, że ty zacząłeś się modlić, musiałem zmienić swoje życie. Nie mogłem uwierzyć tym słowom. Dziś wierzę w to, że jeżeli ojciec modli się, to ten dom się zmienia. Dzieci idą za przykładem ojca. Cokolwiek tatuś zrobi, dzieci również uczynią. Ja nic mu nie powiedziałem. Mój drugi syn dziś jest strażakiem. Teraz dostanie awans, będzie szefem strażaków. Obydwaj synowie mają po dwójkę chłopaków. I dzieciaki są naprawdę słodziutkie, bo wyglądają tak jak ja. I mam córkę. Potrzebuję jakąś dziewczynę, która by była teraz moją córką. Będziesz teraz moją córką. To jest moja katastrofa, mówi pan. Spójrzcie. 17 lat. Tatusiu, jestem zakochana w Michaelu i my pragniemy wziąć ślub. Nie. Nie, masz 17 lat. Nie. Ale wzięła ślub z Michaelem. Po 2 latach rozwód. Kolejny mężczyzna to Mark. Tatusiu, jestem pewna, on jest doskonały.
Małżeństwo potrwało 4 lata. Trzeci mężczyzna, Steven. Tatusiu, on musi być doskonały. Po 3 latach rozwód. Co robisz? Co robisz? A teraz posłuchajcie jej słów. Tatusiu, a co ty zrobiłeś? Tego nauczyłem swoje dzieci. To jest prawdziwy świat. Nauczyłem swoje dzieci, jak się rozwodzić. Z moją córką od dnia jej narodzin nigdy się nie modliłem. Nigdy nie ochrzciłem swoich dzieci, nie byli w kościele. I co zrobić? Co teraz zrobić? Musiałem iść do moich dzieci i powiedzieć: przebaczcie mi. Przebaczcie mi, że nie byłem ojcem, że was nie ochrzciłem, że nigdy z wami się nie modliłem, że nigdy nie byłem dla was przykładem, tylko biznes i pieniądze. Do tego czasu, dopóki nie przeprosimy nasze dzieci, one noszą w sobie ten gniew. Pierwsze słowa córki: tatusiu, a co ty zrobiłeś? Więc nie miałem odpowiedzi. To zrobiłem moim dzieciom. Więc przeprosiłem ich. Poprosiłem ich o przebaczenie. I w zeszłym roku moja córka wróciła do kościoła katolickiego. Nie mogłem w to uwierzyć. Myślałem, że nigdy się to nie wydarzy. Mój najstarszy syn, z nim niestety nic nie mogę zrobić. Codziennie się za niego modlę. Ale to ja uczyniłem moim dzieciom, tego ich nauczyłem. Jesteś mężatką? Jeżeli będziesz wychodziła za mąż, to wiesz, co musi mieć twój mąż, zanim weźmiecie jeszcze ślub? Ruszamy. Patryk powiedział, że ten różaniec to jest jej pierwszy prezent ślubny. Więc podjąłem decyzję. Jeśli pragnę pojechać do Medjugorja. Co? A co zrobić ze swoim biznesem? Powiedziałam, że trzeba. Nikt nie sprzedaje takiego biznesu. Biznes był naprawdę fantastyczny. Nancy była prawniczką przez 10 lat. Mieliśmy najpiękniejszy dom, jaki możecie sobie wyobrazić. Ale wszystko sprzedałem. Nic nie zatrzymałem. Gdy opuszczaliśmy Kanadę, nie mieliśmy do czego wracać. Wszystko zniknęło. Wziąłem Nancy. Polecieliśmy do Amsterdamu. Kupiłem samochód. Nancy, mamy problem. Jaki? Nancy, a gdzie jest Medjugorje? Nancy płakała. Sprzedałeś nasz dom, sprzedałeś biznes. Wszystko zniknęło. Nigdy tam nie byłeś. Dlaczego chcesz tam mieszkać? Nancy, Matka Boża tam mieszka. Chcę być jej sąsiadem. To już teraz jest 27 lat. Budujemy ten dom rekolekcyjny, dom modlitwy. Dla księży, osób konsekrowanych, sióstr zakonnych. Nie jesteśmy jakimś pensjonatem. To jest tylko dom modlitwy. I co uczyniło jedno orędzie z książeczki? Wzywam cię do nawrócenia po raz ostatni. To orędzie na zawsze zmieniło moje życie. Więc całuję was za to, że dziś tu przybyliście. Nancy również was całuje. Moja tłumaczka też was całuje. Amen. Amen. Poprosimy naszych kapłanów o błogosławieństwo. Wszechmocny Boże, który jest jedyny,
Chcę na ten sposób szczególny podziękować Ci za każde słowo, każdy gest, każdą prawdę, która przenikała to przesłanie tego przedpołudnia. Tyle lat grzechu i zaledwie kilka słów nawrócenia. Dziękujemy Ci za to, co czynisz także w naszym życiu. Za pośrednictwem Nancy i za pośrednictwem naszego brata Patryka. Prosimy o błogosławieństwo dla nas, ale także błogosławieństwo dla ich, ażeby dalej prowadzili to wspaniałe dzieło i przez ich usta, aby dalej trwała Twoje słowo i Twoja miłość. Wszechmogący Bóg, niech błogosławi Was, niech obdarzy pokojem, niech gwiazda Twojego i niech pomnaża Wasze dobro, które czynicie każdego dnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Thank you. Thank you for the rest. Dlatego, że jest dzień postu, nie możemy zjeść ciasta, ale możemy zjeść chleb. Matka zawsze chce dać coś swoim dzieciom, prawda? Aha, także dziewczyny tu podejdą, będą rozdawały chleb. Aha, czyli ten chleb jest polski nawet. Również pragniemy podziękować naszym kapłanom i pragniemy dać im dar. Ikona Matki Bożej, która została pobłogosławiona w dniu Bożego Narodzenia podczas objawienia dla widzki widzącej. Matka Boża w tym dniu zawsze przychodzi z dzieciątkiem Jezus na rękach, trzymając na rękach. I wyobraźcie sobie miłość i szacunek, jakim Matka Boża dzieli kapłanów. Powiedziała: błogosławię Was, moim matczynym błogosławieństwem. Ale największe błogosławieństwo na ziemi, jakie możecie otrzymać, to jest błogosławieństwo kapłanów. Dlatego, że to jest błogosławieństwo mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Oczywiście ta ikona też już została pobłogosławiona przez kapłana. I to jest wizerunek Matki Bożej, który ma być pielgrzymujący. Aby błogosławiła każdy dom, do którego wejdzie. Po tym, jak zawierzycie Matce Bożej Waszą parafię, i to wtedy prosimy jeszcze, żeby ją odprawić i aby dawać pielgrzymom, kto będzie chciał, żeby przez dni miał u siebie w domu, przez 9 dni i odmawiał nowennę. Bo Matka jest Matką wszystkich dzieci. Pragnie przyjść do każdego domu, aby przynieść błogosławieństwo z niebios. Więc jeszcze raz z wielką miłością dziękujemy Wam. Proszę Was, módlcie się za nas. Proszę Was, módlcie się o mojego męża, żeby miał cierpliwość do swojej żony. I módlcie się o nawrócenie jego żony. Obecnych. Dziękujemy. Ilu mamy w sumie kapłanów? Ilu? 4. Jest jeszcze jakiś kapłan? Gdzieś schował się? 5. A ojciec? Ojca nie liczymy, bo tu jest miejscowy. 4. Dziś wieczorem prosimy Was, aby w Waszych sercach mieliście wszystkich pielgrzymów,
bo będziecie dziś wieczorem z Matką Bożą na objawieniu. Podczas objawienia przekażcie wszystkie pragnienia Polski. Z drugiej strony pójdę, spokojnie. Kochamy was! For you and for your wife or your family, and I can, in the name of these people that are here, I can promise you that we will pray for your last son, and he will convert totally as you. Thank you very much. Amen. Ja mam tłumaczyć tylko Patryka. Wiele osób na pewno rozumiało. Tu ojciec mówił, że będą modlili się za jego syna i na pewno się nawróci. Także oczywiście to ojciec powiedział w imieniu was wszystkich. I teraz tak, poczęstunek dla was wszystkich i wielka prośba Nancy i Patryka, żeby ławki wrócić na miejsce. Wiecie, kto, no, gdzie były. Możecie sobie tu porobić zdjęcia. Spotkanie w Czenakolu zaczyna się dopiero o 13.30, także spokojnie, nie musicie się spieszyć. Czy ktoś może w międzyczasie chce podejść jeszcze do Niebieskiego Krzyża, to już tam od was zależy. Dopiero o 13.30, ale chłopcy już o 13.00 tam otworzą. Dziękuję. I jeszcze jak wasi przewodnicy wiedzą, że można mieć nagrania z dzisiejszego spotkania i z innych spotkań, które będą dla Polaków w tym tygodniu i które były. Także tak. Tu ten pan, który nagrywał, to przewodnicy, czy to z nim kontaktować. Halo, Fabianice, idziemy na schody, tak jak było na początku. Chodźmy teraz na te schody.